Cześć, witam, z tej strony Zinker, a dzisiaj sobie poceniamy wasze postacie w Hero Zero. Ostatnio bardzo mało odcinków nagrywam z tego względu, że nie chce mi się tak naprawdę, trochę lenistwo można to powiedzieć. Jeśli chcecie jakiś maraton odcinków, to po tym filmie, jeśli wbijecie 50 łapę w górę, się zabieram za maraton odcinków, czy będziecie mieć codziennie przez 30 dni odcinek, czyli wtedy wiedział, że chcecie oglądać i mieć na bieżąco odcinki. No cóż, zabieramy się do odcinka, no to dobra. Więc tak, to jest moje konto, standardowo zawsze pokazuję moje statystyki na sam początek, jeśli chcecie zobaczyć. Moje są statystyki takie sobie. Ale pierwsza osoba, która będzie oceniała w tym odcinku, zaraz przejdziemy do tego, tylko sobie zrobię misję. Więc tak, ranking. Więc tak, pierwsza osoba to jest Jacek Janus. Janus, taki ma nick. Nie, że seplenie, Janus, taki ma nick. Jego nick to jest prototyp 2. To sprawdzamy. Prototyp 2. 149 poziom, dobra. Online jest, oczywiście. Więc tak, statystyki ma to nawet gorsze niż ja i to... Dobrze, powiem ci tak, jak masz ten nick na tym YouTubie? Jacek, ja to powiem ci tak, lepiej zmniejszyć tą siłę, więcej daj sobie w krytyczne obrażenia niż te damage, no bo nie wiem, czy to ci dużo doda, tak naprawdę. Ale na twoim miejscu bym sobie zmienił te obrażenia fizyczne na mniejsze i sobie dał więcej na... inteligencji, czyli więcej krytyczne, no to wtedy będzie lepiej to będzie funkcjonować, na przykład na teamfightach, na przykład z drużynami, albo na pojedynkach, bo tak to nie zawsze wygrasz, bo siła nie zawsze tutaj daje dużo, no więcej krytyczne i uniki. Ale tutaj preferuję, żebyś sobie zrobił więcej krytycznych obrażeń niż te fizyczne. Ale jak chcesz, możesz sobie tak zostawić, ale to jest moja po prostu ocena twojej statystyk. Ja bym tobie tak to proponował. Cóż, przechodzimy do następnej postaci. Więc tak, następna postać, czyli od Biceu Mafia. Typowy 2. No, macie podobne te niki nawet. Typowy 2. Zobaczymy tutaj naszego widza, co tu ma. 69 poziom, ok. No, dobre ma statystyki na ten poziom. Super ma statystyki na 69 poziom, to masz naprawdę zawyżone. Chyba, że robisz sobie pod hajs misję i takie sposoby sobie wbijesz te statystyki takie. Ale bądź tak, super masz statystyki, ale tak... No nie wiem, nie wiem co ci powiedziałem na ten temat twoich statystyk, no... Ja mam jak osiągniesz 90 poziom, to możesz sobie wtedy zwiększać to... siłę. Albo możesz coś zmienić, teraz co zrobić, do 400, 500 co zrobić i później tak od 90 mieć już tak po 700, 800 wtedy fizycznych i wtedy będzie jakoś to wyglądać. Ale aktualnie to wszystko co zwiększaj, wyrównuj sobie te na przykład ciosy, jak to było? Nie pamiętam jak to było, to uniki sobie więcej tam dawaj i życia, bo skoro tak masz, no to to by się przydało więcej uników i życia, skoro masz tak mało siły, ale statystyki są super na ten poziom. No tak, przechodzimy na samo. Nie kanału, tylko widza. Dobra, Japson 2K05. Dobra, teraz tak. Twój profil o 206. No to widzę, dobry mam tu widzu. Statystyki takie duże. Czyli widzę, Japson idzie pod krytyczne obrażenia, z tego co widzę. Okej. Okay. Super masz statystyki. I teraz bym ci proponował wyrównać sobie uniki. Zrównać sobie z krytycznymi obrażeniami. To będzie lepiej działać. Nie, na każdym odcinku to samo mówię, bo tak naprawdę to najlepiej działa. Moi perspektywy. Lepiej działa, jak wszystko masz wyrównane, te trzy umiejętności, to jakoś działa dobrze. Dla mnie tak jest. Każdy ma swoją opinię, ale to jest moja opinia i tak to dla mnie działa najlepiej.
Ale statystyki są dobre nawet ten poziom. Agrze, poczekaj. Bo mój widz ma 200, on ma lepsze statystyki i on ma 5000, nie wiem jakim cudem, ale ma lepsze statystyki dwa razy. I bądź na ten poziom to chyba powinieneś mieć lepsze, zobaczę na tutaj. No mają takie podobne, ale masz trochę zaniżone statystyki jak na ten poziom, powiem ci. I bądź tak, zobacz, się skupiasz na tych przedmiotach, które ci tak naprawdę dają te 7% inteligencji więcej. No to nie wiem, na tym ja byś nie skupiał za bardzo, skoro masz mieć lepsze itemy niż te, jak tu widzę. Też mam takie przedmioty, ja po prostu nie skupię się na tym, jak widzicie, mam 3 przedmioty, ale dużo mi tu nie dają. Ale powiedz tak, wyrównuj statystyki i powinieneś na tym poziomie w sumie lepsze. I kupuj lepsze itemy, nie trzymaj ciągle te same, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu. Cóż, przechodzimy do następnego profilu. Jeśli macie jakieś pytania, po prostu piszcie w komentarzu, wam odpowiem na nie. Więc tak, mamy następną tutaj postać, czyli mroczny doktor. Więc tak, co mogę ci powiedzieć? No, statystyki masz dobre, jak na ten poziom. Tylko widzę, że masz tu mało obrażeń fizycznych. Robię na pewno coś zwiększyć do 2000, żeby to jakoś wyglądało. Ale sugerowałbym sobie... No tak, no skoro masz tak naprawdę fizyczne obrażenia... Nie fizyczne, co ja mówię? Skoro masz obrażenia krytyczne więcej, no to powinieneś też sobie dawać więcej w siłę, bo no ty się chyba się skupiasz, jak widzę. No, taka jest moja aktualna na twojego profilu na tym koncie. No to okej, ma statystyki, ale tak standardowo powiedziałbym ci, no daj sobie tak do 2000 fizyczne obrażenia. Pójdź sobie tam, dawaj to, zrównuj. Chyba, że chcesz podkryty dawaj, no to więcej sobie daj w krytyczne obrażenia i wtedy będzie może to jakoś to działać. Ale pamiętaj, zawsze musisz mieć rzutki, jeśli chcesz podkrytyczne obrażenia walczyć. Bo wtedy to działa dobrze. Dobra, przechodzimy do następnego. Widza. Teraz jest tak. Texatix. Dobra, twój nick to jest S4M3. Kurde, co za nick. I jeszcze mam mu drużynę ocenić. No dobra. 117 poziom. Takie ma podobne statystyki, jakie miałem na tym poziomie. No ci powiem tak, no co ci mogę ci powiedzieć? No w sumie nic. No tak, masz to takie statystyki, które ja miałem tak naprawdę. To ci powiem, że nic nie mogę ci tu jakichś tipów dawać, czy jakichś lepszych rzeczy typu, nie wiem, lepsze statystyki zrób, czy coś. No nie mogę ci powiedzieć, no bo masz takie statystyki, jak ja miał na przykład. Jedyne mogę co ci powiedzieć, no to siłę daj sobie do 900 i później sobie skupię się tak ja. Że ja mam prawie 1000, tylko że ja mam, widzisz, ja już się skupię tam, że mam prawie wszystko tu po 2500 zrobione, te 300 statystyki. I to jakoś wygląda też. Ale to by też sugerowe tak ja robię, bo ty masz podobne statystyki jak ja. To bardzo łatwo cię było ocenić. To cóż, sorry, że tak widzowie tak dziwnie oceniam, ale trudno oceniać statystyki, które są wszystkie takie naprawdę podobne i... zapomniałem. Jego drużynę ocenić. Więc tak, drużyna jest ma dużo tego. Rozbudowanego. 25 tu ma poziom, tu no nawet okej, okay jest. Gracze są też aktywni. Niższy poziom w tej grze, drużynie 93. No powiem wam tak, no drużyna nie jest zła. Tak to mogę powiedzieć, drużyna nie jest zła. Bardzo fajnie rozbudowana jest, jak widzę. I na pewno będą mieli pewnie za kilka tygodni to top 100 przynajmniej. Dla mnie tak to chyba będzie. Dla mnie ta drużyna ma szansę na to. A może nawet tam top 50, ale to będzie jeszcze ciężko do tego, żeby to osiągnąć, ale droga... Kurde, jak się jąkam. Tego jest, będzie długa droga. No cóż, przechodzimy do chyba ostatniego naszego
widzę, czyli Victorento, Victorento. Pokażcie mi tu jego statystyki. Co on tu nam zaprezentował? Przepraszam cię, Victorento, że chyba w ostatnim odcinku cię nie oceniłem. Byłeś ty chyba? Tak. Tak, to ty byłeś ty. Na pewno. To byłeś ty na pewno. Więc tak. Ty masz 150. No, okej. Okay. 150 takie statystyki, no to mega, mega fajnie. I powiem ci tak teraz, skup się na... Teraz na... życiu, czyli dawaj sobie więcej w życie. Nie skupię się już więcej na sile, bo siła nie potrzebna ci tyle na tym poziomie. Nie potrzebna ci tyle, powiem ci tak, wystarczyłoby, gdybyś miał tysiaka, to by wystarczyło. Nie potrzebne te 250 więcej punktów tych trafień. Nie trafień, tylko umiejętności, więcej, bardziej to ci się przydało na życiu, te 250, czy byś miał nawet, byś miał tu wtedy. Tak, prawie się 2750. I to lepiej by wyglądało niż takie mieć tutaj niewykorzystane te 250 umiejętności. No. Powiem tak, skupię się na teraz na życiu, dawaj to w życie więcej. 500 tutaj są w życie, chyba że będziesz miał jakieś tam lepsze przedmioty, no to ci tam możesz pobawić tam, że więcej damage'a, mniej życia, więcej krytyków, no nie wiem, możesz się pobawić, ale to są moje własne rady, które ci możesz je wykorzystać na swoim koncie, żeby je dobrze zbudować. Cóż, no widzowie, nagadałem się standardowo i tak, przechodzimy do pojedynku, bo tutaj mam parę pojedynków, powiem tak, nie wygram z tymi ludźmi, jak ja mam bitego czempiona, super czempiona, super bohatera, no to ja tu nie mogę się równać z typami, co mają po 250 poziomie, jak ja mam to wygrywać? Jak ja mam 140, ja jestem w tej czołówce, no ciężko. Chyba, że tu będzie, no ciężko, ciężko. Powiem, ciężko naprawdę. 300 poziomy, no super. Dobrze, idziemy do pojedynków. Powiem tak, jeśli chcecie sobie po prostu powbijać tam jakieś honorki, to zawsze sugeruję mieć gwarantowane, czyli dajecie 500 miejsc w tył, żeby to mieć gwarantowane te kilka honorków, ale to nie jest, dużo nie dostaniecie, ale opłaca mi się. Mi się na przykład opłaca, bo wiem, że będą zagwarantowane te 50 po prostu. No tego też nie spodziewałem i jestem w plecy naprawdę dużo. Co? Ho, 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 no to nieźle. Jest w plecy 200, widzowie. Tego nie widzieliście. Dobra, pojedynki zostawię sobie na później, bo to porażka, co się teraz stało. Ale cóż, może tu jakieś zadanie nadzwyczajne, zobaczymy. Czy pokonamy tego pana tutaj? Może powinniśmy go pokonać. No, widzę, że nie pokonamy, bo... Nie wiem. Ale cóż, jeśli wam się podobało, będziecie to robić, łapkować, subskrybować, dzwoneczkiem i napisać w komentarzu od siebie. Albo chcesz być oceniony na tym odcinku, to zapraszam do komentowania. I się widzimy na następnym odcinku, no to łapki!